Cześć, dzień dobry. Z tej strony mówi do Was Agata Kępa. Witam serdecznie na kanale Lub Bezpośrednio. Zapraszam na część drugą rozmowę z Kacperem Stosiem o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. W pierwszej części rozmawialiśmy o rysie historycznym, o procesie, jakim było dojście do ustawy o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej z 2018 roku. Podczas tej części kontynuujemy rozmowę. Zapytam się Kacpra o wady i o zalety obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która jest przecież swoistym i pięknym aktem komunikacji między mieszkańcami a włodarzami gmin, miast i województw. Serdecznie zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy i do nadrobienia tej pierwszej. Agata Kępa. Chciałam się zapytać, jakie są natomiast jej wady, jakie są zalety. Trochę już gdzieś tam właśnie o nich zostało też powiedziane. Może zacznijmy w takim razie od tych negatywów, żeby potem trochę pozytywniej skończyć. Jakie są ułomności, jakie są niedopatrzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, kiedy ona się nie sprawdza, bo też warto mieć tego świadomość, bo tutaj dosyć często na kanale mówiliśmy też o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej z tej pozytywnej strony, a jednak ona nie zawsze ma tylko tą pozytywną stronę i może się też różnić i to właśnie w negatywny sposób w zależności od wielkości danej gminy. Tak, na pewno się różnią. Ja tylko odnosząc się do tego, co pani redaktor powiedziała, to rzeczywiście cieszy, że urzędnicy są otwarci na pomoc. Bardzo dobrze, że tak się dzieje. Natomiast regulacja ustawowa nam tego nie gwarantuje. Nie mamy zagwarantowanego jako mieszkańcy danej jednostki, że na przykład w Urzędzie Miasta jest wydzielona jednostka, która będzie nam pomagała w sporządzeniu takiego projektu. No my tej gwarancji prawnej nie mamy, więc tym bardziej się cieszę, że znajdują się urzędy, w których nie są skąd do pomocy, bo tak rzeczywiście to powinno funkcjonować. Ja Państwu tak szybko tylko przedstawiłem, co taki projekt musi zawierać. No i proszę zwrócić uwagę, nie każdy z nas jest przecież czynnym samorządowcem czy prawnikiem. Nie każdy z nas musi się znać na tym, jak taki projekt uchwały skonstruować, a jednocześnie możemy mieć jako mieszkańcy dużą potrzebę czy chęć jednak jakiegoś zaangażowania się. Często Dokładnie. Na poziomie formalnym to jest spory problem, więc naprawdę ukłony dla tych wszystkich urzędników, którzy chcą świadczyć pomoc w tym zakresie. No i to jest choćby przykład już pierwszej ułomności tej regulacji prawnej w obecnym kształcie, że my nie mamy tej gwarancji, że możemy liczyć na pomoc ze strony urzędów. No ale już tak ogólniej mówiąc, no to jest instytucja doskonalona latami, jak Państwo widzicie, bo swój początek bierze w latach 90., wypracowywała ją praktyka, później dopiero orzecznictwo i ustawodawca, no ale dalej instytucja nie posiada właściwej regulacji, trzeba by powiedzieć. No bo w świetle obecnie obowiązujących przepisów rangi ustawowej zarysowuje się bardzo szerokie spektrum tej materii, która jest pozostawiona do uregulowania w treści uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie ustanawiają one limity poparcia, co do zasady oczywiście, na poziomie ustawowym, nie różnicując tego w ramach przyznanej im autonomii decyzyjnej. Tutaj przykład stanowi uregulowanie tej kwestii na poziomie województw, gdzie każde z naszych 16 województw wymaga poparcia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na tym właśnie ustawowym poziomie 1000 podpisów. No, biorąc pod uwagę, że województwa jednak znacząco różnią się między sobą liczbą ludności, wydaje mi się, że należałoby negatywnie taką praktykę ocenić. No i tutaj tytułem może tylko szybkiego przykładu. Z jednej strony mamy województwo opolskie, w którym mieszka około 990 tysięcy mieszkańców, a z drugiej strony mamy województwo mazowieckie, w którym według różnych szacunków mieszka od 5 do 5,5 miliona ludzi. Jednocześnie wymagane poparcie w obu województwach to jest 1000 osób. I to odpowiednio stanowi w województwie opolskim 1/10% mieszkańców, a w województwie mazowieckim 0,02%.
tylko 0,02 ogólnej liczby ludności województwa mazowieckiego. Więc wydaje mi się, że różnica spora. Proszę zwrócić uwagę, jak to się przekłada na siłę głosu mieszkańca Opolszczyzny i mieszkańca Mazowsza. Wydaje się, że dużo więcej ma do powiedzenia mieszkaniec Opolszczyzny w takim razie, bo jego głos liczy się tak jak głos wielu, wielu Mazowszan. Nie inaczej sytuacja wygląda na poziomie powiatów czy gmin, a w zasadzie nawet na tym poziomie powinniśmy się skupić, bo te inicjatywy obywatelskie mieszkańców właśnie ogniskują się na poziomie nawet nie tyle powiatów, co samych gmin i one również odwołują się do dolnych limitów poparcia wskazanych w ustawach. I znowu tytułem przykładu. Zarówno w moim rodzinnym Kutnie, w którym mieszka około 45 tysięcy mieszkańców, jak i w pięknej Łodzi, w której mieszka znowu według różnych szacunków od 600 do 650, już pewnie teraz tysięcy mieszkańców, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza wymaga poparcia tylko 300 osób, co najmniej 300 osób i w jednym i w drugim miejscu. I to czyni odpowiednio 0,7% mieszkańców w moim rodzinnym Kutnie, a z kolei w Łodzi 0,04 ogólnej liczby ludności. Znowu te dysproporcje limitu poparcia względem liczby ludności robią się zatrważająco duże. Możemy podawać jeszcze bardziej radykalne przykłady i porównać najmniejszą i największą gminę. Najmniejszą gminą, jeśli chodzi o ludność w Polsce, jest Krynica Morska. Tam mieszka około 1400 osób i tam obywatelska inicjatywa uchwałodawcza musi być poparta przez co najmniej 100 osób, co czyni około 7% ogólnej liczby ludności. No a na przeciwległym biegunie mamy Warszawę, w której mieszka teraz już może ze 2 miliony ludzi, a taka inicjatywa musi być poparta przez co najmniej 300 osób, więc zaledwie 3 razy więcej niż w bardzo niewielkiej Krynicy Morskiej. Proszę zwrócić uwagę, że kiedyś to tak nie wyglądało. Kiedyś uchwałodawcy lokalnie wydaje się, że mieli jakiś taki zmysł, żeby to regulować na poziomie około 1% ogólnej liczby ludności. Mhm. Mówię tak dlatego, że w Łodzi przed rokiem 2010 to było 6 tysięcy mieszkańców, a więc właśnie około 1% tej 600-tysięcznej Łodzi. Z kolei w Warszawie ten próg poparcia był ustanowiony na poziomie 15 tysięcy. Więc wtedy Warszawa miała pewnie około 1,5 miliona ludzi, znowu nam to czyni około 1%. Później w Łodzi zeszliśmy z 6 tysięcy na 1 tysiąc poparcia, no a później po roku 2018 i po uregulowaniu tej kwestii na poziomie ustawowym, o czym już Państwo wiedzą, zeszliśmy jeszcze bardziej, bo z 1000 do 300 osób. Więc te różnice są naprawdę duże. To nie jest zresztą problem, który można sprowadzić wyłącznie do kwestii wymaganego poparcia. No bo wydaje się, że przedmiotem refleksji ustawodawcy powinno być też pozostawienie w tym momencie zupełnej dowolności w kształtowaniu samego trybu zgłaszania takiej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Tak samo zupełna dowolność, jeśli chodzi o konstytuowanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Uchwałodawczej, przepraszam, to już też Państwu wskazywałem, prawda? W mniejszym mieście to musi być co najmniej 15 osób, a w większym zdarza się to tylko 5. To jest też zupełna dowolność, jeśli chodzi o ustanowienie czasu przeznaczonego na kampanię promocyjną i zbieranie podpisów. To jest kwestia wsparcia ze strony właściwych urzędów w zakresie sporządzania projektu, o czym też Pani redaktor powiedziała, czy procedur dotyczących analizy formalno-prawnej złożonego projektu. Także no, obecną regulację w związku z tym wszystkim, co powiedziałem, na pewno należy uznać za niewystarczającą i pozostawiającą zbyt daleko idącą dowolność organów stanowiących JST w kształtowaniu trybu i zasad umożliwiania obywatelom skorzystania z tego prawa. Ta nieprecyzyjność przepisów
prowadzi do naprawdę daleko idących rozbieżności w dostępie do efektywnego realizowania prawa partycypacji obywatelskiej, no i sprawia, że ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, o której już dziś tyle powiedzieliśmy, może okazywać się instytucją no, nieosiągalną dla niektórych obywateli ze względu na podejmowane uchwały, a tym samym instytucją martwą. A chyba nie na tym nam przecież zależy. Teraz pomyślałem, że jest jeszcze jeden problem z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, który na razie jest, pozostaje nierozwiązany. Mianowicie, musimy pamiętać o tym, w jakim kontekście się teraz znajdujemy. A znajdujemy się w sytuacji, w której mamy spory napływ ludności zza wschodniej granicy. W obecnej regulacji prawnej prawo obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie przysługuje tym mieszkańcom naszej gminy, którzy są na przykład Ukraińcami, którzy na przykład pochodzą z Gruzji albo z innych państw, bo przypominam to, co mówiłem w odniesieniu do czynnego prawa wyborczego do organu stanowiącego. Na poziomie gminy to może być albo obywatel Polski, albo obywatel Unii Europejskiej, czyli innego państwa Unii Europejskiej, albo obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Więc w tym wyliczeniu nie znajdziemy obywateli tych państw, z którymi przecież na co dzień żyjemy i których odsetek w naszych gminach jest naprawdę spory. Wydaje mi się to dość nie w porządku, że tak dużej liczbie naszych współobywateli, współmieszkańców odmawiamy tego prawa. To jest na pewno rzecz, którą powinniśmy poddać pod namysł i poddać zmianom legislacyjnym. Ale ważny jest też aspekt pozaprawny, bo to wszystko, co do tej pory mówiłem, to są kwestie lepszych bądź gorszych regulacji, ale miejmy też na względzie aspekt pozaprawny, czyli kwestia poziomu świadomości społecznej, kwestia poziomu edukacji obywateli na ten temat. To są też obszary, w których jest wiele do nadrobienia, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja, szanowna pani redaktor i szanowni państwo, pamiętam, jak w czerwcu tego roku uczestniczyłem w konferencji dedykowanej organizacjom pozarządowym i tam też była mowa o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Ja byłem zdumiony, kiedy przedstawiciele tych właśnie lokalnych organizacji, a to było na zachodnim Pomorzu, już mniejsza o to, w jakim mieście, po całym spotkaniu mówili mi, że oni nawet nie wiedzieli o takiej możliwości. A później, jak sobie więcej o tym podyskutowaliśmy, to okazywało się, że w tym mieście, a było to miasto około 25-tysięczne, ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jak dotąd nigdy nie była złożona. Wydaje mi się, że to jest dobry obraz braku świadomości i braku edukacji wśród społeczeństwa na ten temat. I oczywiście to nie jest z mojej strony żaden zarzut wobec tych osób, które o tym nie wiedziały. Oni po prostu nigdy się z tym nie spotkali. Nikt ich o tym nie informował. No i stąd taka sytuacja. To trzeba na pewno zmienić. I wierzę, że nasza dzisiejsza rozmowa przyczyni się do poszerzania świadomości społecznej na ten temat. Dużo w takim razie jest tutaj rozbieżności, dużo jest problemów tak naprawdę z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Miejmy nadzieję, że to, że ona cały czas się zmienia przez te ostatnie lata, to pokaże, że jesteśmy w takim procesie i że uda nam się dotrzeć do jak najbardziej optymalnego miejsca. Póki jeszcze jesteśmy przy tych wadach, chciałam się zapytać, czy to, że w tych dużych miastach w tym momencie ta liczba wymaganych podpisów, liczba osób, które poprą inicjatywę uchwałodawczą jest mniejsza niż 1%, tutaj padły te przykłady Warszawy czy Łodzi, należy odbierać właśnie jako wadę, czy tutaj akurat jest to jednocześnie w jakiś sposób pozytyw? O ile ta dysproporcja już nie jest dobra, o tyle to, że łatwiej jest obywatelom, mieszkańcom, mieszkankom coś zainicjować, współdecydować, partycypować, czy to nie jest plus taki chociaż mały tej dysproporcji, która się pojawiła? No to jest dobre pytanie. Na pewno sama dysproporcja zasługuje na negatywną ocenę. Ale ten niewielki próg poparcia w wielkich miastach już na pewno jest dużo bardziej dyskusyjny. Bo z jednej strony musimy mieć na względzie tą właśnie wagę głosu i to, jakie racje miałyby przemawiać za tym, że mieszkaniec
dużego miasta ma dużo więcej do powiedzenia niż mieszkaniec miasta niewielkiego. No a z drugiej strony rzeczywiście możemy to odbierać jako wyraz i właśnie niepohamowanej niczym samorządności, prawda? No bo rzeczywiście obraz Warszawy, w której tylko 300 osób może zgłosić projekt, obywatelski projekt uchwały, dla jednych może się wydać całkiem atrakcyjny, bo są tacy, którzy powiedzą, no tak, na tym polega właśnie samorządność, że my, niewielka grupa osób, możemy złożyć projekt do władz i oni się tym zajmą. Mhm. Ale z drugiej strony nachodzi mnie taka myśl, czy my wtedy troszeczkę nie banalizujemy tej instytucji. No bo tak jak mówiłem, te 300 osób będącej w tym momencie naszym przykładem w Warszawie, to jest parę setnych procenta ogółu ludności, prawda? Wydaje się, że obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jest narzędziem już dość sporego kalibru. To nie jest petycja, to nie jest skarga czy wniosek, który możemy składać indywidualnie bądź w jakiejś niewielkiej grupie, tylko może to dotyczyć kwestii, które przekładają się na życie już całej społeczności miejskiej. I tutaj powstaje pytanie, czy rzeczywiście 300 osób powinno mieć dostęp do tego typu narzędzia. Ja powiem więcej. Ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie funkcjonuje przecież w politycznej próżni. I niestety może zdarzać się tak, że droga obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może stanowić pewnego rodzaju taką zawoalowaną formę zgłaszania projektu uchwały przez jakiegoś radnego. Wtedy nie stanowi to dużego problemu, żeby pojedynczy radny zgromadził 300 podpisów wśród swojej rodziny, znajomych i zgłosił taki projekt jako obywatelski, no bo wtedy to już przyzna pani redaktor, że wygląda inaczej, prawda? Ja projekt nie zgłaszam jako ja radny, tylko w imieniu obywateli. No i co, odrzucicie go? Odrzucicie głos społeczeństwa? To wtedy już ma zupełnie inny odbiór i taka droga w Warszawie byłaby, czy zasadniczo jest, moim zdaniem niebezpiecznie łatwa. Więc przy całym moim bardzo proobywatelskim podejściu do tego typu instytucji, uważam, że mamy ich na tyle dużo, między innymi wspomniane przeze mnie petycje, skargi czy wnioski, ale też inne formy działalności, że ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, o której mówimy dzisiaj, mogłaby być już narzędziem dużo większego kalibru, który wymagałby większego poparcia. Przykładowa Warszawa, 15 tysięcy podpisów, moim zdaniem ten 1% jest rozwiązaniem racjonalnym. Ja pamiętam, jak te prace trwały, o których Państwu już mówiłem, wtedy prezydent Bronisław Komorowski wskazywał, że mogłoby to być 15%. To już się wydaje całkiem sporo. Powiem tak. Państwu, że nie tak dawno byłem na konferencji na Słowacji, w Słowacji, różnie teraz się mówi, i tam funkcjonuje instytucja podobna do naszej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w zasadzie mająca to samo na celu, i tam tego typu inicjatywy muszą być popierane przez 30% społeczeństwa. To już są moim zdaniem rozwiązania bardzo zaporowe, które raczej czyniłyby taką instytucję martwą i raczej gasiły zapał społeczeństwa obywatelskiego. Więc biorąc to pod uwagę, jakie były propozycje kiedyś w toku tych prac legislacyjnych 2013-2018, albo jakie regulacje mamy zaraz za naszą południową granicą, wydaje się, że ten 1% byłby racjonalny, natomiast wtedy też otwieramy kolejną dyskusję, dlaczego nie 1%, tylko dlaczego nie 2%, tylko 1, a skoro 2, to dlaczego nie 5, prawda? Tej granicy trzeba poszukiwać, ale myślę, że ustanowienie jej gdzieś na tym poziomie byłoby dużo, dużo lepsze po prostu dla tej instytucji, dla jej powagi i jakości projektów, które byłyby zgłaszane przez mieszkańców. Tak, tutaj trzeba jednak zwrócić na to uwagę, a jeśli chodzi o to, co Pan powiedział, że może to być narzędzie wykorzystywane przez radnych, no to przecież też wiemy, że taki odpowiednik ogólnokrajowy, czyli obywatelska inicjatywa
ustawodawcza jest też czasami wykorzystywany przez polityków i przez partie dla pokazania większej legitymizacji tak naprawdę autorskich i własnych pomysłów. Także istnieje tutaj niebezpieczeństwo i na pewno będziemy musieli gdzieś w jakby dalszej drodze, czy to demokratyzacji Polski, czy po prostu rozwoju narzędzi demokracji bezpośredniej, wypracować jakieś narzędzie i środki zabezpieczające przed tego typu nadużyciami, bo politycy mają też swoje osobne narzędzia co do tego, żeby składać projekty uchwał czy ustaw, a te powinny jednak pozostać w rękach obywateli, którzy na co dzień nie są czynnymi zawodowo politykami. Chciałam teraz odbić pałeczkę, bo dość tutaj obszernie zostały omówione te pułapki obywatelskie inicjatywy uchwałodawczej w tej obecnej formie. Ja spotkałam się jednak z masą opinii, że jest to najskuteczniejsze w tym momencie narzędzie demokracji bezpośredniej, z jakim mamy do czynienia na poziomie samorządowym. Jakie są plusy w takim razie tego narzędzia? Czy ono rzeczywiście jest tak skuteczne i tak efektywne i nie mamy jakby konkurencji również skutecznej? To jest narzędzie, które na pewno może być efektywne i ma spory potencjał, ale czy ono jest efektywnie wykorzystywane, to jest pytanie, na które szanownej pani redaktor i szanownym państwu nie jestem w stanie tak naprawdę udzielić odpowiedzi. My nie dysponujemy takimi danymi, by w tym momencie powiedzieć, jakie regulacja dotycząca obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ma przełożenie na rzeczywistą aktywność obywateli. Nie ukrywam, że to jest przedmiotem moich obecnych badań i mam ogromną nadzieję, że jeśli pani redaktor zaprosi mnie za czas jakiś, to już będę mógł się efektami tych badań podzielić, ale wydaje się, że potencjał tkwiący w obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, on jeszcze do końca obudzony nie został. Pewnie między innymi z tych przyczyn, o których już mówiłem, świadomość, edukacja, ale może też niedoskonałych ram prawnych, a więc to, o czym mówiliśmy jeszcze wcześniej. Na pewno te progi poparcia mogą być zachęcające do tego, żeby występować z inicjatywą uchwałodawczą, no bo faktycznie zgromadzić w Warszawie 300 osób to może nie jest wyzwanie, ale już w Krynicy Morskiej 100 osób może być wyzwaniem większym. Tak. Więc potencjał obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, krótko mówiąc, jest spory i pewnie musimy zrobić jeszcze wiele, żeby go zobaczyć w pełnej krasie w wydaniu naszego społeczeństwa obywatelskiego, które przecież nie działa słabo. My w Polsce, wbrew chyba takiej obiegowej opinii, mamy całkiem dobrze działające społeczeństwo obywatelskie, więc jeśli damy mu do ręki dobrze działającą instytucję, wyposażoną w odpowiednie gwarancje dla nas obywateli, jak choćby wspominane dzisiaj przez nas wsparcie ze strony urzędów w procesie sporządzania takich projektów uchwał, to myślę, że wtedy obywatelska inicjatywa uchwałodawcza ma szansę być rzeczywiście bardzo intensywnie wykorzystywanym narzędziem w rękach obywateli. W naszych rękach, bo przecież i moim, i pani redaktor, i wszystkich tych osób, które nas w tym momencie słuchają i oglądają. Tak. Jak w takim razie ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza wpływa na tą ideę decentralizacji? Bo z jednej strony mamy te wszystkie piękne idee subsydiarności, decentralizacji, pomocniczości. One częściowo są też wpisane w naszym ustawodawstwie, w konstytucji. Mam wrażenie, że o decentralizacji też bardzo dużo się mówi w przeciągu ostatnich lat, a to między innymi dzięki Klubowi Jagiellońskiemu, który trochę wrzucił to do dyskursu publicznego. Czy te narzędzia demokracji bezpośredniej, między innymi obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, w takim razie wspomagają jakoś te idee? Czy my w ogóle możemy mówić o tym, że Polska jest zdecentralizowana, czy jednak jesteśmy bardziej takim krajem centralnie planowanym, chociaż wiadomo, że nie w takim komunistycznym wydźwięku, ale czy jednak większość tych decyzji mimo wszystko wciąż zapada w Warszawie? To znaczy, wie pani redaktor, te instytucje, o których dzisiaj sobie wspominaliśmy albo mówiliśmy szerzej, a więc wszystkie służące demokratyzacji życia
społecznego. Wszystkie te, które służą naszej partycypacji obywatelskiej, no na pewno przyczyniają się do decentralizacji. W ogóle sama decentralizacja to jest idea, która padła u modelu ustrojowego III RP, który został osadzony właśnie między innymi na wyrażonej w Konstytucji zasadzie decentralizacji władzy publicznej. Wystarczy zajrzeć do artykułu 15 naszej Konstytucji, żeby się przekonać, że tam mamy napisane: ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Zajrzymy sobie kawałeczek dalej do artykułu 16 Konstytucji. Tam z kolei mamy, że ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy samego prawa wspólnotę samorządową. A dalej, bo w ustępie drugim tego artykułu jest, że samorząd uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej i że ta część zadań publicznych, która należy do niego, wykonywana jest we własnym imieniu i na własny rachunek. Więc właśnie ta wspólnota samorządowa i ogół mieszkańców tworzących wspólnotę samorządową to jest klucz do dekodowania hasła decentralizacja. Jeśli pani redaktor mnie pyta, czy my jesteśmy państwem zdecentralizowanym, czy raczej centralnie planowanym, tak, jak to pani powiedziała, tak, to trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi tak naprawdę. Po ostatnich latach raczej centralizowania naszego państwa pewnie będziemy mieli teraz do czynienia ze swego rodzaju odwilżą tych tendencji decentralizujących. Natomiast w obecnym stanie prawnym chyba nie jest ani tak, ani inaczej. My oczywiście już nie jesteśmy państwem centralnie sterowanym w pojęciu lat przed rokiem 89. Ale na pewno też nie jesteśmy krajem, w którym obywatele są tak blisko mechanizmów sprawowania władzy, jak na przykład Szwajcaria. Także to zależy, co pani redaktor ma na myśli, mówiąc o kraju zdecentralizowanym. Bo jeśli mówiąc kraj zdecentralizowany, mamy na myśli przykłady Hiszpanii z regionami autonomicznymi, nie wiem, Niemiec z landami, czy choćby właśnie tej Szwajcarii, w której spora władza jest na poziomie kantonów, a demokracja bezpośrednia jest genialnie rozwinięta, no to odpowiedź brzmi nie. Polska jest krajem unitarnym i decentralizacja nigdy nie może doprowadzić do wielkiej autonomii regionów, w naszym wydaniu na przykład województw. Więc te instytucje demokracji bezpośredniej nie są też u nas bardzo popularne. Myślę, że wśród Polaków jest głęboko zakorzenione przekonanie, że my wybieramy swoich przedstawicieli raz na parę lat, czy to do parlamentu, czy do rady gminy, czy sejmiku województwa, no i to oni mają od nas mandat do tego, żeby prowadzić no, kraj, czy naszą gminę na przykład. To oni mają się za nas martwić. A jeśli coś idzie nie tak, to od razu mamy kogo oczywiście o to oskarżać i kogo rozliczać, prawda? Więc zwróćmy uwagę na to, co stanowi Konstytucja w artykule 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu, a ten naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, ale przede wszystkim przez swoich przedstawicieli. A zasada bezpośredniego sprawowania władzy ma i zawsze będzie miała charakter subsydiarny, czyli pomocniczy. Także moim skromnym zdaniem przy tej ilości zadań państwa, które w tym momencie ono ma na sobie, przy postępujących procesach globalizacyjnych, integracyjnych, przy ciągle postępującej całe szczęście europeizacji i tak dalej, zasadą musi pozostać władza sprawowana jednak przez przedstawicieli. Grunt, żeby ci przedstawiciele zawsze pamiętali o tym, kto ich wybrał i jednak dawali nam, szarym obywatelom, odpowiednią swobodę w tym, żeby im podpowiadać, czego potrzebujemy i żeby trochę chociaż partycypować w tych mechanizmach sprawowania władzy, w mechanizmach legislacji właśnie, gdzie obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na poziomie lokalnym sprawdza się świetnie. Bo może być też takim narzędziem, które będzie wskazywało naszym lokalnym włodarzom, czego społeczeństwo oczekuje.
Bardzo dziękuję, jakby tutaj też za szeroką odpowiedź. Myślę, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie rozstrzygnąć, czy jesteśmy po tej stronie centralnej, czy zdecentralizowanej, bo jednak jest bardzo wiele takich wpływów, czy rzeczy, które wskazują na to, że trochę tutaj, trochę jesteśmy tutaj. No na pewno narzędzia demokracji bezpośredniej pokazują, że ta decentralizacja, chociaż w jakimś stopniu jest możliwa, na pewno ja tutaj zachęcam do korzystania z narzędzi, które są dostępne, bo one jednak sprawiają, że budujemy społeczeństwo obywatelskie, że przykładamy się do współdecydowania, czy to o własnym samorządzie, czy już w ogóle szerzej o kraju. Także to są bardzo wartościowe narzędzie, instrumenty. No i tylko nie jeszcze będziemy. Jedna uwaga tylko, jeśli mogę, bo mówimy o tej decentralizacji i ona oczywiście, bo pominęliśmy trochę, a niesłusznie, wątek finansowy, który tutaj jest nie bez znaczenia, bo owszem, decentralizacja może rozwijać się na tej linii rząd-samorząd przez przekazywanie samorządowi kolejnych zadań, ale to musi się odbywać przecież fair, czyli w sposób, który nie tylko ceduje jakieś obowiązki na dół do samorządu, ale też zabezpieczy ich odpowiednie wykonanie. A więc mam tutaj przede wszystkim na myśli kwestie finansowe właśnie. No bo obecnie, czy przez ostatnie lata trend był taki, że władza centralna zleca bardzo chętnie, ale nie idą za tym adekwatne pieniądze, bo zadania są najczęściej źle wycenione albo w ogóle nieoszacowane. Więc tylko ten wątek finansowy jeszcze chciałem na koniec poruszyć, no bo decentralizacja oznaczająca odpowiednie dopuszczenie obywateli do, czy ich organizacji, do procesów sprawowania władzy, to jak najbardziej mamy na to szansę, żeby w tym znaczeniu być państwem zdecentralizowanym. Tak, a ja za to chciałam dodać, że nie będziemy w stanie korygować tych wszystkich narzędzi, o których mówimy, tych narzędzi demokracji bezpośredniej, jeśli z nich nie będziemy korzystać, bo w praktyce dopiero też część tych mankamentów będzie wychodziła. Oczywiście możemy analizować, możemy przewidywać, gdzie będą jakieś błędy, ale też jednak nie zapominajmy, że prawo wymaga regularnie jakichś korekt, żeby odpowiadało na potrzeby jakby rzeczywistości. Zdecydowanie. My tych instytucji mamy wiele. O nich wszystkich dzisiaj mówiliśmy. Tylko, że my musimy rzeczywiście je korygować, żeby dostosowywać do zmieniających się potrzeb społecznych i w ogóle zmieniającego się coraz dynamiczniej świata, ale z czasem i one okażą się niewystarczające. Więc to szeroko rozumiane uspołecznianie procesów demokracji jest moim zdaniem zdecydowanie naturalną ścieżką rozwoju. I tym, myślę, akcentem tutaj będziemy kończyć, bo bardzo szeroko też ta dzisiejsza rozmowa nas poprowadziła, jak się okazuje, nie tylko po obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, ale po wielu wątkach, które wokół tej inicjatywy się toczą. Panu bardzo dziękuję za rozmowę i za wiele informacji, mam nadzieję, że przydatnych i inspirujących nie tylko dla mnie, właśnie jeśli chodzi o obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, ale ogólnie też o decentralizację czy o demokrację bezpośrednią. Na pewno takim moim wnioskiem z tego spotkania będzie to, że musimy jakby uważać i tak ślepo nie patrzeć tylko na plusy tych wszystkich instrumentów, bo jeśli się jest zwolennikiem demokracji bezpośredniej, to łatwo się jest jakoś gdzieś zapętlić i potem nie zwracać uwagi na te wady, więc też bardzo się cieszę, że one tutaj wybrzmiały i że trzeba je brać pod uwagę, jeśli korzystamy z tych narzędzi. Serdecznie dziękuję pani redaktor za zaproszenie, kłaniam się nisko, pozdrawiam wszystkich państwa, którzy nas słuchali i oglądali. Bądźmy aktywni lokalnie. Dokładnie, tutaj się w 100% zgadzam, więc nie będę nic dodawać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.